Kiedy czyta się Ewangelię, widać, że Jezus ciągle wędruje, ciągle jest w drodze. Idzie z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, od człowieka do człowieka. Dlatego jako młody kapłan idę przez życie, pytając o Boga. Dobry. Ja mam kota, którego znalazłem u nas pod domem, ale że mam takie specyficzne życie i nie mam czasu na zwierzęta, to postanowiłem go gdzieś oddać. Słyszałem, że Państwo pomagają takim zwierzakom. On widzę, jest jakiś trochę zarobiały, no nie wiem. Ile czasu jest już Pan go znalazł? Dzień dobry. No, wczoraj. Dzień dobry. Wczoraj. Serdecznie. No ale ja mam takie życie, że nie bardzo mam kiedy się tym Milusińskim opiekować, a jak u Państwa ten kot zostaje, to co się z nim będzie działo? Przede wszystkim trzeba kota wyleczyć. Musimy go zostawić na obserwacji. Na pewno pan doktor go zostawił u nas. Tu jest trzeba dłuższą chwilę się, no bo tak, te prawe ucho prawdopodobnie jest zapalone. Tam byśmy wzięli materiał, wybarwili, zobaczyli na jakim to jest tle. No i trzeba by ją dłuższą chwilę jakoś, albo by pan odwiedzał nas i pytał i jakbyśmy już taki moment ubrali, że już można wydać, żebyśmy wiedzieli, że na pewno jest w porządku, to wtedy ewentualnie, czy by pan posiadał opcję, czy... No jestem księdzem i nie bardzo mam kiedy się zajmować ze zwierzakami, więc... To miło powitać księdza. No pierwszy raz gościmy w naszej przychodni księdza. To tak się złożyło. No to... Ale wiadomo, życie jest takie intensywne, że nie ma za bardzo czasu na to, żeby się Milusińskim zająć. Nie, to kotem my się zajmiemy jako członkowie Animalsa, wolontariusze i będziemy szukać dla niego domu. A ja pokażę, gdzie kotek zamieszkał u nas z wieloma swoimi takimi braćmi bezdomnymi, których mamy tutaj bardzo dużo i szukamy dla nich domu. Są koty okaleczone, wyrzucone, nieszczęśliwe. Rafałek był też kotem domowym, u kogoś w domu przybywał. O, śliczny kotek, ale ktoś zrobił krzywdę kociaczkowi i teraz trzeba amputować oczko, ponieważ tego oczka nie dało się już uratować. To jest domowy kotek, czyli miał swojego pana i ktoś sobie widocznie jakieś takie zabawy, eksperymenty uskuteczniał i oskalpował mu ogon. Ogon wyglądał w taki sposób, że był cały odarty ze skóry, mięśnie i naczynia krwionośne były na wierzchu i skóra, taka peleryna skóry ciągnęła się za ogonem. Panie Elu, ale proszę mi powiedzieć, skąd w człowieku jest taka potrzeba, żeby robić tak okrutne rzeczy zwierzętom? Ja wiele razy nad tym się zastanawiałam i nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Ja nie wiem, skąd to w ludziach jest. Nie wiem, skąd ta potrzeba takiego okrucieństwa. Panie pracują tutaj zawodowo, czy to jest jakaś praca na zasadzie wolontariatu? To jest nasza pasja. Pracujemy tutaj jako wolontariusze. To jest organizacja w ogóle pozarządowa. No, my działamy wszyscy non-profit. Dzień dobry. O, witamy panie Zbyszku, witamy. To co, kamizeleczkę przekazuję. Dyżurek. Proszę, proszę. Przyda się. Pan jest tutaj wolontariuszem też? O, pan Zbyszek, tak. To jest nasz filar. Tu chciałam się pochwalić księdzu, że tą lecznicę otworzyliśmy tak niedawno. Praktycznie działamy tutaj od niespełna roku. I chcielibyśmy księdza tak przy okazji tej wizyty u nas wykorzystać troszeczkę, jeśli można. Bo chcielibyśmy, aby ta nasza lecznica była poświęcona również, żeby tutaj zwierzęta dobrze się w niej czuły, żeby szybko do zdrowia wracały i my na pewno też będziemy się w niej lepiej czuli. Jasne, ja poświęcić mogę następnym razem, bo nie wziąłem z sobą wodę. No możemy się wspólnie pomodlić. Jeśli a bardzo chętnie, tak? Oczywiście. Swojego patrona, to może mamy świętego Franciszka z Asyżu, tak, który też bardzo kochał zwierzęta. Jasne, no to co, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Boże, Ty widzisz tych ludzi, którzy pod patronatem świętego Franciszka z Asyżu dbają o tych naszych braci, jak nazywał święty Franciszek, o zwierzęta. Panie, prosimy Cię o błogosławieństwo dla nich. O to, żeby wszystko im się dobrze układało, żeby to miejsce było przepełnione miłością, żebyś Ty, Panie, otaczał opieką tych ludzi, którzy tu pracują. A Panie Zbyszku, dlaczego Pan się zaangażował w ogóle w działalność Animalsa? Miałem trochę czasu, a po drugie, no trzeba tym zwierzętom, szczególnie zimą, no pomagać.
Pan uważa, że za znęcanie się nad zwierzętami powinno się ludzi karać? Ja myślę, że powinno się karać, ale nie po to, żeby ktoś tam siedział w więzieniu i żebyśmy go jeszcze karmili, tylko powinien dostać karę w formie odpracowania, czy w schronisku, czy w stowarzyszeniu, przy tych zwierzętach biednych, okaleczonych, żeby tam popracował, popatrzył się codziennie na to, jak one cierpią, może by coś go nauczyło. O, diabołek jest, jak diabeł jakiś liczny jest. Chodź, chodź, kice. Akcja psia, to nas zna. Akcja psia, to nas zna. To właśnie dla nas już po raz kolejny wy dzieciaki i wasi rodzice organizowaliście cudowną akcję psiak. Pokażemy wam najpierw właśnie taką suczkę, którą ludzie nie umieli się właściwie opiekować. To jest właśnie suczka Sisi, która była kiedyś bardzo kochanym pieskiem, miała swój domek, miała swojego pana bądź panią i w pewnym okresie swojego życia znudziła się im. Jej właściciele wyrzucili ją ze swojego samochodu i tenże sam samochód przejechał po niej. I Sisi straciła wówczas łapkę. I Sisi została w naszej przychodni. Pełna nadziei, że spotka człowieka, który ją pokocha, przygarnie i będzie się nią należycie zajmować. I rzeczywiście znalazła takiego człowieka, naszego kochanego pana Zbyszka. Pan Zbyszek bardzo i żona pana Zbyszka pokochali Sisi. Sisi praktycznie uczestniczy w każdej chwili ich życia. Chodzi nam o to, żeby od najwcześniejszego wieku wpajać w dzieci zasadę dobrego traktowania zwierząt. Żeby traktowały zwierzęta tak jak siostrę, jak brata. Jeżeli są w naszym domu, stają się członkami naszej rodziny. Kiedyś mój piasek było pusto w jej misce. Dałem mu jeść, bo ciocia się opiekuje moimi dwoma piaskami. I wtedy jak wyjeżdżam ciągle do babci Terani, to wtedy babcia się nimi opiekuje, bo babcia ma więcej zwierząt jeszcze. Ja mam jednego kota i dwa psy. Codziennie wypuszczamy kota na dwór. I jeszcze mama daje mu kalmę, a ja mu daję mleka. Ja bym chciała mieć kotka, a jak dorosnę, to chcę zostać wolontariuszem. Ja mam w domu papuszki. I ja ich nie nazwałam, bo nie wiem, które są chłopczyki, a które dziewczynka. I tata, mama je karmił codziennie kilka razy i one nigdy nie zjadają całego, bo zjadają tylko pyszne to. Obok waszego przedszkola, tutaj z boku, jest postawiony domek. Tak, dla bezdomnych kotków. I właśnie z panią dyrektor uzgodniliśmy to, że dzieciaki, przedszkolaki będą się opiekować domkiem. Staramy się zaszczepić dzieciom takie szczere, autentyczne ideały, które są obce naszemu środowisku. Dużo słyszymy o przemocy, która jest stosowana wobec zwierząt. Mamy tutaj właśnie na osiedlu tego najlepsze żywe dowody. Tępienie kotów, pozbawianie ich życia czasami w bardzo drastyczny sposób. I mamy nadzieję, że chociaż tym małym, niewielkim gestem potrafimy wspomóc Stowarzyszenie Animals.